Zgrupowanie odbędzie się za godzinę. Jakie zgrupowanie? Wszystkiego się dowiesz. Ta kobieta mnie przeraża. Jeśli matka nie spełnia twoich oczekiwań, mogę się jej pozbyć. To chyba nie są nasi rodzice. Przypilnuję osobniki niepełnoletnie pod twoją nieobecność. Informuj mnie o wszelkich anomaliach. Czyżby chcieli przejąć kontrolę nad światem? Wiedziałem, że to się nie uda. Hejka ludziska, wróciliśmy już z wakacji. Jak to mówią, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Mam tylko mały problem z rodzicami. Zostawcie łapki w górę, subki i zaczynamy. Ale sobie pospałam. Co? Zasnęłam na leżaczku? Dziwne, że rodzice mnie nie obudzili. Może stwierdzili, że pora się wyspać. W końcu to są ostatnie dni wakacji. O hej, mamo, zrobisz mi śniadanie? Oczywiście, córko. Mama się dzisiaj chyba nie wyspała. Co sobie życzysz na śniadanie? To co zawsze, lecę się ubrać. Przyniosłam ci twoje śniadanie, córko. Gdzie ci je położyć? Może być na biurku, ale zgłodniałam. Co to jest? To jest śniadanie, bardzo pożywne. Nie wygląda na moje ulubione śniadanko. To krewetki, jarmuż i czosnek. Mnóstwo witamin. Będzie ci smakować. Myślałam bardziej o jajecznicy. Wezwij mnie, jeśli będziesz czegoś potrzebować, córko. Czemu mama jest dzisiaj taka chłodna? Nigdy do mnie nie mówi, córko. Coś mówiłaś? Nic. Co jej się stało? Wiktor, z mamą jest coś nie tak. No wiem, patrz na to! Co to za dziwne śniadanie? Dostałem zamrożoną rybę. Z cebulą i surowym brokułem? Aha, może jest na nas zła. No tak, w samolocie ciągle kłóciliśmy się o miejsce przy oknie. Tata nawet powiedział, że nie zabierze nas więcej na wakacje, bo sam chciał siedzieć przy oknie. To na pewno to. Chyba muszę ją przeprosić. Ja tego nie będę jeść. Hej, mamuś, chciałam cię bardzo przeprosić za to, co się działo w samolocie. Już się nie gniewaj, zaparzyłam ci twoją ulubioną herbatkę. Dziękuję, ale nie powinnam pić płynów. No mamuś, nie bądź taka. Chyba nie będzie tak łatwo. O, tata. Może tata mi jakoś pomoże, ma w tym wprawę. Mama się na niego gniewa najczęściej. Hej, tato, co robisz? Nawadniam trawnik. Słuchaj, musisz mi pomóc. Mama złapała focha i zachowuje się jak królowa lodu. To niemożliwe, jest upał. Bardzo śmieszne. A tak na poważnie, masz jakiś pomysł, żeby ją rozweselić? Jeśli matka nie spełnia twoich oczekiwań, mogę się jej pozbyć. To nie będzie konieczne. Wiktor, jest problem. Myślę, że rodzice na nas się wcale nie gniewają. Na pewno? Aha, boję się, że jest znacznie gorzej. Myślę, że masz rację. Tata nie chciał ze mną grać w gry. Wiesz, co myślę? To chyba nie są nasi rodzice. Jak dla mnie bomba! Co? Jak to? Mogę robić, co chcę i nie muszę ich słuchać. Wiktor, ty chyba nie rozumiesz powagi sytuacji. Czy coś się stało? Nie, mamusiu, wszystko w porządku. To dobrze, muszę na chwilę opuścić obieg mieszkalny. Cześć, tato, już podlałeś ogródek? Żono, przypilnuję osobniki niepełnoletnie pod twoją nieobecność. Informuj mnie o wszelkich anomaliach. To ja pójdę do mojego pokoju, pouczę się, bo za niedługo szkoła. Widzieliście uśmiech taty? To był najbardziej creepy uśmiech, jaki kiedykolwiek widziałam. Nie wiem, kim są ci przebierańcy, ale to na pewno nie moi rodzice. Coś mi mówi, że jeśli pójdę za tą kobietą, to odnajdę moją mamę. Kim są ci ludzie?
Może to kosmici, którzy się tylko przebrali za moich rodziców? Gdzieś nawet widziałam taki film. Zostawcie 20 tysięcy łapek w górę, żebym odzyskała moją rodzinę. Gdzie ona idzie i gdzie przetrzymuje moją prawdziwą mamę? Córko, przyniosłem ci coś do picia. Córko? Córko? Obiekt córka zaginął, przesyłam dane. Gdzie ona się podziała? Co ty tu robisz, córko? Tata prosił, żebym ci pomogła. To znaczy w czym? W czymkolwiek, co teraz robisz. Nie ma takiej potrzeby. Wszystko już jest gotowe. Nasze zgrupowanie odbędzie się za godzinę. Jakie zgrupowanie? Wszystkiego się dowiesz. Chodź już do domu, musimy się przebrać. Zaraz do ciebie dołączę, matko. O nie, miałam rację, to faktycznie kosmici. Mamo, co to za zgrupowanie? Kto się tam zjawi? Jak to kto? Cała nasza wspólnota, córko. Wspólnota? O nie, słyszeliście to? Za godzinę zjawi się tu cała zgraja obcych. Pośpiesz się, człowieku. Mamy mało czasu. Czyżby chcieli przejąć kontrolę nad światem? Muszę temu zapobiec. Wow, nieźli ci kosmici. Oni wszyscy wyglądają jak moja rodzina. O, cześć, Saruś. Dzień dobry, witaj matko mojej mamy. Wszystko w porządku, kochanie? Co ty taka oficjalna? Zaraz, ty jesteś moją prawdziwą babcią? Zaczynam się o ciebie martwić. Może zawołam twoją mamę. Nie, nie, nie rób tego. Ta kobieta mnie przeraża. Co ty opowiadasz? Boję się, że to kosmita, który tylko udaje moją mamę. Oj, kochanie, ty i twoja wyobraźnia. Poważnie. Proszę cię, tylko nie popsuj 14. rocznicy ślubu twoich rodziców. Co? Rocznica ślubu? A, to o to chodzi w tym zgrupowaniu. Chodźmy już, chyba nie chcę, żeby tata zjadł całe ciasto. Trzymajcie kciuki, żeby ci kosmici mnie nie zjedli. Na szczęście ludzie na imprezie okazali się być moją prawdziwą rodziną. Ale mama i tata zachowywali się trochę dziwacznie. Gdzie idziecie, kochani? Widzisz, babcia, mówiłam ci, że coś jest nie tak. Gdzie oni są? Teleportowali się do statku kosmicznego, czy co? Z kim ona rozmawia? Więc dzieci są bezpieczne, tak? Wiedziałam, powielacie się i chcecie opanować naszą planetę! O nie, idźcie już! Cześć, Saruś, co ty tutaj robisz? Wy nie jesteście moimi rodzicami. A co ty opowiadasz, kotku? Ty i ta twoja wyobraźnia. Wracajmy na przyjęcie. Tak, tak. O, burczy mi w brzuchu, a znasz mnie, ja zawsze jestem głodny. A pewnie zaraz podadzą ciacho. Tata? Mama? To naprawdę wy? No, niby kto inny. Nie przewidziało mi się. Mówcie, o co tu chodzi? O nie, nasz plan chyba nie wypalił. Ach, no dobra. Chodź do środka, zaraz ci wszystko wyjaśnimy. Wiedziałem, że to się nie uda. Naprawdę wynajęliście roboty sobowtór, żeby was udawały przez jeden dzień? Przez ostatnie 2 tygodnie ciągle byliśmy razem. Chcieliśmy z tatą zrobić sobie prezent na rocznicę ślubu i pobyć tylko we dwoje. Nie mogliście nas po prostu zostawić z dziadkami i sobie gdzieś pojechać? No wiesz, zostaliśmy poproszeni o przetestowanie tych robotów i byliśmy bardzo ciekawi, jak się spiszą. No, jak widać, muszą jeszcze trochę nad nimi popracować. Zdecydowanie, one były strasznie creepy. Dobra, to wracajmy do rodzinki, bo zaraz podadzą placki. Dobrze, że to była tylko czasowa zamiana rodziców. Nie chciałabym mieszkać z cyborgami. Dobra, to ja wracam na rodzinną imprezkę, a z wami się widzę w następnym odcinku. Pa! Pa! Pokaż, jak jesteś piękna. Jest
to jest jeszcze ładniejsze.